Dziedzictwo. Zija wszystko sobie przypomni. Już wie, kto jest prawdziwym mordercą Kevzer. Wyzna prawdę? Streszczenie 303. Odcinka Emanet. W 303 odcinku Emanet Zija wreszcie przypomni sobie, że to nie on jest mordercą Kevzer. Brat Yamana, który usilnie próbował odtworzyć w swojej głowie to tragiczne wydarzenie, w końcu zacznie je pamiętać. Czy wyzna Zeir prawdę i wszystko się ułoży? Mamy zdjęcia i streszczenie 303. Odcinka telenoweli Dziedzictwo, Emanet, odcinek 303. Zija przypomni sobie dzień śmierci Kevzer. Całe zło, które wydarzyło się w ostatnich odcinkach tureckiego hitu Dziedzictwo, wiąże się z wyznaniem Zii. Mężczyzna przyznał się bratu, że to on zabił Kevzer, a Yaman, by go chronić, wziął winę na siebie. Od tego czasu Zeir go nienawidzi i robi wszystko, żeby się na nim zemścić. W 303. odcinku cała prawda może wyjść na jaw, bo Zija wreszcie przypomni sobie, że to Iqbal jest morderczynią siostry Zeir. Brat Yamana wróci ze szpitala pod jego nieobecność. Będzie gotów wyznać Zeir, że to on mógł zabić jej siostrę, ale powstrzymają go wcześniejsze przestrogi Yamana. Zija będzie robił wszystko, co może, by przypomnieć sobie przebieg zdarzeń tego tragicznego dnia. W końcu mu się to uda. Będzie przekonany, że to Iqbal zabiła Kevzer. Jeśli powiesz Yamanowi, co się stało, wyrzuci mnie z rezydencji, a ty zostaniesz całkiem sam. Chcesz tego, Zija? Przypomnij sobie, co powiedziała mu wtedy Iqbal. Tymczasem Yaman będzie szukał wsparcia u Arifa. Biznesmen zarzuci sobie, że nie zaopiekował się Kevzer. Odwiedzi jej grób i przysięgnie, że zajmie się jej synem i siostrą. Oboje bardzo kocham i nie pozwolę, by cokolwiek im się stało, wyzna na cmentarzu. Kiedy 303 odcinek serialu Dziedzictwo? Widzowie zobaczą 303 odcinek tureckiego hitu Dziedzictwo w piątek, 28. czerwca 2024 roku, o godzinie 16:05 w TVP1. Powtórka zostanie wyemitowana w poniedziałek, 1. lipca o godzinie 5:15, na tym samym kanale.